Cześć! Z okazji dzisiejszego meczu z Hiszpanami przygotowaliśmy dla Was super konkurs z bardzo fajnymi nagrodami. Wystarczy, że w komentarzach pod tym nagraniem napiszecie, który oby z naszych piłkarzy strzeli gola w tym meczu, w której konkretnie połowie i jakim wynikiem zakończy się to spotkanie. Dajcie się ponieść w komentarzach, napiszcie wszystkie możliwe wyniki, oby się Wam udało, bo mamy bardzo fajne nagrody. A ja tutaj w centrum Sewilli zapytałem naszych kochanych kibiców, co oni sądzą o tym meczu, czy cokolwiek tę Hiszpanię ugryziemy. A na dokładkę dodaję także paru fanów z Sankt Petersburga, których też pytałem o mecz z Hiszpanami. Życzę Wam miłego materiału wideo, trzymajcie kciuki za naszych i do zobaczenia przy okazji kolejnych materiałów. Cześć! Pełen optymizmu, mimo wszystko, mimo po tym meczu ze Słowacją, to jednak mam nadzieję, że się trochę Polacy sprężą i może jakiś taki skromnie już gdzieś tam obstawialiśmy remisik będzie, czyli ja tam obstawiam 1-1, że będzie. A kto strzeli? A zobaczymy, kto strzeli. Niekoniecznie Lewandowski, ale ktoś strzeli. 1-0 dla nas, może ktoś ukuje i się zamuruje bramkę. Jak to ukuje? Niech będzie to byle kto. No nie, no wybieramy kogoś, wybieramy. Tak dalej, no niech by lewy umocnił swoją tutaj pozycję w tym, że jest jakby terminatorem tego wszystkiego i ciągnie tą reprezentację. Ja bym stawiała na remis 0-0 albo 1-1. No i tutaj bym powiedziała, że albo Lewandowski ze strony Polski, albo Gerard Moreno ze strony Hiszpanów. Mówię, że będzie 2-2 z Hiszpanami, a ty? Będzie wygrana. 3-1. Dla Polaków? No nie, odwrotnie, dla Hiszpanów, pytał pan. O jaką bramę strzelimy? Kto strzeli od naszych bramę? Na pewno nie Krychowiak. Ciężko mi powiedzieć, chciałabym, żeby w końcu coś strzelił Lewandowski, więc będę optymistką, niech Lewandowski strzeli bramkę. A wynik? Proszę pana, jakbym wygrał wynik, to bym znał wynik, bym zagrał u Bukka. No to typujemy. Ja mówię 1-1. A ja mówię 2-2. Kto strzeli? Lewandowski. Serce 2-1, rozum 2-0 w plecy. A kto strzeli z Polaków tym 2-1? Myślę, że lewy ukuje. Hiszpanią dostajemy 6-0? 8. Naprawdę? Naprawdę. Dlaczego pan tak uważa? No to jak to dlaczego? No widział pan? Był pan na meczu? No to niech zagrają tak samo. No to z Hiszpanią tiki-taka. Wygramy 2-1. Będą strzelać tylko i wyłącznie nasi rodacy. Dlaczego wygramy? Przecież powinniśmy tu dostać z nimi. No niestety. Jak powinniśmy? No słabi są nasi. A kto tak powiedział? No wszyscy. Ale my kibice jesteśmy po to, żeby nie byli słabi. Będzie dużo walki. I wygramy 2-0. I te wszystkie hejty, które na reprezentację Polski spadają po meczu ze Słowacją, to po prostu jest przypadek przy pracy, jeżeli chodzi o porażkę. Myślę, że będziemy grali swoją piłkę, czyli to, co lubimy najbardziej, czyli będziemy grali z kontrataku. I jak to nam wyjdzie? Myślę, że 2-1 dla Polski. A kto strzeli te dwie bramki? Lewandowski i Zieliński. No ja uważam tutaj, jak podobnie kolega wcześniej, 2-1 dla nas. W najgorszym wypadku 1-1. A w najlepszym? 2-1. Do przodu. O, to bardzo pozytywistyczne. No trzeba pozytywnie myśleć. Jak nie będziemy myśleć pozytywnie, to niestety nie ma życia. I a który z naszych strzeli w tym meczu? Albo w ogóle zagra dobrze? Lewy. No właśnie, numer 9 w końcu się obudzi, tak, co? Tak, mam nadzieję. I nasi też się obudzą i zagrają wreszcie do niego dobrą piłkę.